Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat dotyczący przyszłości portu w Elblągu. Udało nam się zgromadzić sporo ciekawych informacji w tym zakresie. Niestety obecna sytuacja w porcie nie jest najlepsza. Jest to świetnie widoczne po przeanalizowaniu, jak w poszczególnych latach kształtowały się przeładunki ogółem w porcie w Elblągu. Przykładowo, w roku 2013 przeładowano ogółem nieco ponad 285 tysięcy ton ładunków, natomiast w roku 2023 było to zaledwie 37 tysięcy ton. Oczywiście olbrzymi wpływ na to miała agresja Rosji na Ukrainę i sankcje, jakie zostały w związku z tym wprowadzone. Wstrzymano transport większości towarów z Rosji i do Rosji w porcie Elbląg. Transport towarów może odbywać się tylko w bardzo niewielkim zakresie. Na przykład można transportować materiały budowlane oraz zboże. Kolejny temat, jaki poruszymy, to przewozy pasażerskie w latach 2013-2023. Mamy tutaj duże wzrosty przewozu liczby pasażerów, na przykład w roku 2016 i 2019. Natomiast w kolejnych latach te przewozy nieznacznie spadają. Szansą na zmiany jest gruntowna modernizacja toru wodnego na rzece Elbląg. Pierwsze zmiany na lepsze na szczęście są już widoczne. Kilka dni temu, podczas pobytu w Nowakowie, mieliśmy okazję obserwować przepłynięcie statku turystycznego MS Anita. I faktycznie 22 czerwca bieżącego roku wystartowały rejsy turystyczne z portu w Elblągu do Krynicy Morskiej. Rejsy te będą realizowane właśnie przez jednostkę MS Anita. Bardzo ważne dla rozwoju portu w Elblągu jest zakończenie modernizacji toru wodnego łączącego port morski w Elblągu z morzem. I tutaj możemy przekazać Państwu bardzo ważną informację, jaką przedstawiła pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Informacja ta została przedstawiona podczas wspólnego posiedzenia wyjazdowego Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych oraz Morskiego Zespołu Parlamentarnego w Elblągu 20 czerwca 2024 roku. Pozwolą Państwo, że zacytuję słowa, jakie wypowiedziała pani dyrektor. Etap piąty prac, czyli wykonanie obrotnicy i wykonanie pozostałej części toru wodnego od punktu P2 do mostu trasy Unii Europejskiej, rozpocznie się najprawdopodobniej na przełomie 2024 i 2025 roku od ogłoszenia przetargu po uzyskaniu warunków środowiskowych w czwartym kwartale 2024 roku. Rozpoczęcie prac nad pogłębianiem ostatniego odcinka toru podejściowego planowane jest na 2025 rok, a ich zakończenie, łącznie z dokonaniem niezbędnych czynności formalnych, na drugi kwartał 2026 roku. Zatem, jak Państwo widzicie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w drugim kwartale 2026 roku do portu w Elblągu będą mogły wpływać większe jednostki. Jakie konkretnie będą to jednostki? Będą to statki morskie o długości 100 metrów, o szerokości maksymalnej 20 metrów i zanurzeniu do 4,5 metra. Oczywiście pojawia się pytanie o celowość modernizacji portu w Elblągu i innych prac związanych z modernizacją toru wodnego na rzece Elbląg. Czy port w Elblągu ma szansę się rozwijać? Tutaj pozwolą Państwo, że przytoczę wypowiedź przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych, senatora Jerzego Wcisły. Padające nadal pytania o celowość budowy portu w Elblągu według senatora mogą zadawać osoby, dla których nieistotne jest dbanie o drogi wodne w Polsce. W Europie małych portów podobnych do Elbląga funkcjonuje ponad 300 i stanowią one zaplecze dla dużych portów morskich. Tymczasem w Polsce portów śródlądowych praktycznie nie ma. Port w Elblągu, który będzie pierwszym portem fiderowym w kraju, może stać się wsparciem przeładunkowym dla portów w Gdańsku, gdyż efektywność dużych portów spada
kiedy muszą one rozładowywać wszystkie statki, również te mniejsze. Z analizy danych wynika, że około 15% statków rozładowywanych obecnie w Gdańsku posiada parametry pozwalające na ich obsługę przez port w Elblągu. Drodzy widzowie, jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? Czy Państwa zdaniem warto inwestować w port w Elblągu? Czy jest szansa na rozwój tego portu? Zachęcamy serdecznie do dyskusji. Pozdrawiamy.